Panie pośle, zaskoczyło pana, że pan minister Jackiewicz, który miał likwidować Ministerstwo Skarbu, sam został zlikwidowany przed ukończeniem tejże likwidacji? Proszę pana, no został zlikwidowany dopiero wówczas, gdy zlikwidował rozdanie Platformy i wrzucił swoich i Adama Hoffmana, kolegów, na takie ważne, strategiczne funkcje w spółkach Skarbu Państwa. Właściwie on swój cel osiągnął, także zgadzam się z panią premier, że swój cel osiągnął, bo zatrudnił kumpli, swoich i Adama Hoffmana. To teraz kontrola pana ministra Kamińskiego może tychże usunąć. Proszę pana, sama kontrola na pewno jest bardzo potrzebna i jest tylko kwestia taka, jak będzie realizowana ta kontrola i czy będzie realizowana rzetelnie i czy zostaną wyciągnięte konsekwencje wobec tych urzędników, którzy kierowali się zasadą nepotyzmu. Natomiast dopóki nie będziemy mieli takiej gruntownej ustawy zapobiegającej nepotyzmowi, zapobiegającej partiokracji, zapobiegającej w spółkach Skarbu Państwa nepotyzmowi, no to ta sprawa będzie cały czas się powtarzała co 4 lata. Klub Kukiz15 ma przygotowaną już ustawę antysitwową, gdzie jednym z założeń jest powołanie komisji Rady Kompetencyjnej. Kandydat składający pełne CV, łącznie z wyszczególnieniem nazwisk rodziny, która ewentualnie zajmuje jakieś miejsca w spółkach Skarbu Państwa, będzie ten kandydat odpowiednio prześwietlony. Smoleńsk, ale właściwie może zapytam bardziej o panią minister Zalewską. Poprzecie wotum nieufności, które złoży Platforma Obywatelska? Proszę pana, zawsze proszę, rozmawiając ze mną, proszę o nieużywanie liczby mnogiej, dlatego że w moim ruchu są ludzie o różnych światopoglądach i o różnym postrzeganiu, że tak powiem, spraw gospodarczych, nasz czy edukacyjnych, politycznych i tak dalej. Nas łączy kilka. Komunikacja wewnątrz. Komunikacja jest do tego poziomu pod podziałami, czyli wszyscy wiemy, że musimy zmienić ordynację wyborczą na jednomandatową, że musimy obniżyć próg frekwencyjny przy referendum ogólnokrajowym do 25%. Że chcemy systemu prezydenckiego chcemy niskich podatków. A jakie są nastroje w roku minister Zalewskiej? Jeśli chodzi o nastroje, mogę panu powiedzieć o swoich, są takie, że jestem również zwolennikiem likwidacji gimnazjów, natomiast mam wrażenie, a wręcz pewność, że ustawa znowu jest, jak zresztą większość ustaw pisowskich, przygotowywana na kolanie. W kontekście pani minister, wciśnie pan przycisk za odwołaniem czy za pozostaniem pani minister? Proszę pana, tu trzeba system odwołać, a nie panią minister. Wyś to w końcu zrozumcie. My jesteśmy nie po to, by brać udział w ich wewnętrznych rozgrywkach i rzucie na kasę. Ale jak będzie głosowanie, to będzie głosowanie konkretnie za panią albo przeciwko pani minister Zalewskiej. Proszę pana, ja mówię w tej chwili ogólnie, bo mogę powiedzieć, że prawdopodobnie się wstrzymam, dlatego że z jednej strony jestem zwolennikiem likwidacji gimnazjów, orędownikiem wręcz likwidacji tych gimnazjów, natomiast z drugiej strony uważam tę ustawę za niedoskonałą, niechlujną i taką. Już. Już. Dziękuję.